Me. Me. Traktorek. Kąpiel. Na rodzinnej farmie było bardzo gorąco. Dookoła latały owady, które bardzo dokuczały mieszkańcom farmy. Jeden z nich wylądował właśnie na traktorku. Traktorek głośno zatrąbił. Me! Uciekaj stąd! Sio! Teraz owad upatrzył sobie gucia przyczepę, a sioty wstrętne mu wszystko i mucha bardzo szybko odleciała. Na kogucie grzebienie! Co tu się dzieje, traktorku? Końska mucha chciała mnie ugryźć. Gdzie ona jest? Chętnie ją zjem. Ale było za późno. Końska mucha odleciała, żeby poszukać sobie innego miejsca. Mucha bardzo głośno bzyczała. Widzę cię! I traktorek pojechał trąbiąc głośno. Chodź do mnie, ty wstrętne muszysko! Wtedy mucha wylądowała na brzegu zbiornika z wodą. Ha ha! Spróbuj mnie złapać! Ha ha! Hi hi! Na szczęście traktorek w porę zahamował. Był już prawie na krawędzi zbiornika. Wiedział, że tu jest dość niebezpiecznie. Na stos łysych opon. Jaki ten basen jest głęboki. Bardzo głęboki. I traktorek szybko się cofnął. Co tutaj robisz, traktorku? Traktorek był trochę wystraszony. Goniłem końską muchę. Nigdy więcej nie zbliżaj się tak blisko zbiornika. To jest bardzo niebezpieczne. Wiem o tym, Robercie. Obiecuję, że to się nigdy nie powtórzy. Tymczasem końska mucha latała już wokół Bartka. O nie, znowu uciekła. Złap mnie! Nie dasz rady, tata! I mucha poleciała prosto do domu Zosi. Ha-ha, złap mnie! Ma sparciałe uszczelki. Poleciała, żeby ugryźć Zosię. Zosia właśnie umyła włosy i owinęła sobie ręcznik wokół głowy. A sio! To nieznośne muszysko ją ugryzło. Uciekaj stąd! Zosia próbowała wypędzić muchę i mucha wyleciała przez okno. To przez ten upał. Muchy stają się nieznośne i strasznie gryzą. Mam cię! Złap mnie! Mucha drażniła się z traktorkiem i głośno się śmiała. Była tak bezczelna, że usiadła wprost na nosie traktorka. Hej kolego, zobacz gdzie wylądowałam. Poczekaj tylko, zaraz ci pokażę. Szybko skończą się twoje wygłupy. I traktorek pojechał gonić muchę, trąbiąc przy tym głośno. Czy ty wciąż gonisz tę głupią końską muchę, traktorku? Tak. Ona daje się wszystkim we znaki. Czy nie zechciałabyś mi pomóc?
Nie teraz, traktorku, właśnie się myję. Myjesz się? Ale do umycia potrzebna jest woda. Wcale nie, my kury nie lubimy wody, prawda, dziewczyny? Do mycia piór wystarczy nam nasz własny dziób. Mam rację, dziewczyny? Jasne, o tak, racja. Ciekawe, kogo zatem będą kąpać Robert i Bartek. Traktorek był zaciekawiony. Kto na rodzinnej farmie najbardziej potrzebuje kąpieli? Chyba wiem. I traktorek pojechał porozmawiać ze świnką Hildą. Me, witaj, świnko. Czy przywiozłeś mi coś do zjedzenia, traktorku? Nie, nie przywiozłem. Ale czy nie chcesz się wykąpać, Hildo? Wykąpać? Gdzie? W zbiorniku z wodą, który jest na farmie. Na świńskie. Nie chcę. Jestem zbyt tłusta. Najprawdopodobniej bym utonęła. A czy muchy ci nie dokuczają, Hildo? Oczywiście, że mi dokuczają. Ale moja skóra jest bardzo gruba, więc nie mogą mnie ugryźć. A poza tym nie jestem pokryta ani wełną, ani futrem. A muchy uwielbiają futro lub grubą wełnę. W nich składają swoje jajka. Futro i wełna? Przecież mówię, kąpiel potrzebują ci, którzy mają futro i wełnę. Mówisz, że muchy potrzebują futra i wełny? I traktorek popędził do ogrodu. Witaj, uchadku. Czy ty nie masz ochoty wykąpać się w zbiorniku na farmie? Kąpiel? Na soczyste marchewki. Nie mam zamiaru. Nie potrzebuję kąpieli. Każdego dnia bardzo dokładnie czyszczę się, wylizując swoje futerko. Na sflaczałe opony. Kto zatem będzie się kąpać w zbiorniku na farmie? A kiedy traktorek zapytał krowę Cecylię, czy to ona będzie się kąpać, ta roześmiała się głośno i powiedziała: wiesz, traktorku, jesteś bardzo zabawny. Nie interesuje mnie kąpiel w wodzie z uwagi na mój reumatyzm. No to jak dajesz sobie radę z muchami, Cecylko? Kiedy pojawiają się muchy, wylizuję swoją skórę i odganiam je moim ogonem. No to kto się dzisiaj będzie kąpał? Owce, jak sądzę. No jasne, owce, że też o nich nie pomyślałem. Owce pokryte były gęstym futrem i było to wspaniałe miejsce dla much, żeby składać swoje jajka. Muchy uwielbiały owce. Kiedy traktorek przyjechał na farmę, wszystkie owce były już gotowe do kąpieli. Im szybciej tam wejdziemy, tym dla nas lepiej. Mnie to mówisz, Tośka? Te muszyska doprowadzają mnie do szału. Czy woda jest ciepła, Lusiu? Mam nadzieję, że tak. Bartek zaczął wprowadzać owce do wody. Na stosu łysych opon, ale fala! Colin
Bart z Robertem mieli na sobie specjalne ubrania. Miały one chronić ich przed zamoczeniem. Kiedy wszystkie owce były już wykąpane, zaczęły wychodzić z wody, jedna za drugą. Robert i Bartek byli bardzo zajęci myciem każdej owcy z osobna. Nagle traktorek usłyszał niebezpieczne bzyczenie. Kogo by tu ugryźć? Na sflaczałe opony, to znowu ta okropna mucha. Uciekaj, traktorku, inaczej cię ugryzie. Odejdź ode mnie! Asio, Asio! Me, me! Traktorek przestraszył się muchy i odjechał tak szybko, jak tylko potrafił. Co się stało, traktorku? Och, Zosiu, goni mnie ta wstrętna końska mucha. Poczekaj chwilę. I Zosia zaczęła energicznie odganiać muchę i chciała ją złapać, ale mucha zniknęła. Zosia wpadła na pewien pomysł. Masz trochę błota na sobie i dlatego ta mucha tak do ciebie ciągnie. Może umyjemy cię dokładnie wodą z mydłem. Co ty na to, traktorku? Wspaniały pomysł, Zosiu. Zosia przyniosła wiaderko z wodą. Zrobiła piękną pianę i używając mięciutkiej gąbki rozpoczęła mycie traktorka. Po chwili traktorek cały był lśniący i błyszczący. Kiedy Zosia kończyła mycie traktorka, oboje usłyszeli znajome bzyczenie. Ugryzę cię! Ale niestety, mucha leciała zbyt blisko wiadra z wodą i wpadła wprost do środka. I teraz już nigdy nikogo nie ugryzie.